Witam Was, moi drodzy. Dziś przeczytam Wam baśń pod tytułem Kujawski haft. Kto był na Kujawach, wie, że są piękne i urodzajne. Ziemia tu daje taką pszenicę, że chłop słusznego wzrostu może się w niej cały schować. W sadach, w ogrodach mnóstwo drzew owocowych rośnie. Dalej idąc równiną, spotkasz las sosnowy, okalający stolicę Włocławek. Leży on w samym środku Polski i rytmem życia kujawiaków bije jak zdrowe serce. W tym pięknym polskim zakątku dawno, bardzo dawno temu mieszkał Kujawsław z piękną i dobrą żoną Katarzyną. Mieli też córki i synów. Szczęśliwą stanowili rodzinę. Dobrze im się żyło. Ale w szczęście rodzinne zakradła się choroba. Najmłodsza córka Melanka zachorowała i straciła wzrok. Rodzice bardzo ubolewali nad nieszczęściem córki, ale nic nie mogli na to poradzić. Melanka rosła, ale coraz bardziej zapominała, jak wygląda świat. Ciągle prosiła ojca, matkę, rodzeństwo, służbę, by opowiadali jej o wszystkim, co widzą. Często i długo słuchała Melanka opowieści i ciągle prosiła, by jeszcze jej opowiadano. Pewnego razu przyszła Melanka do komnaty, gdzie dziewczęta pod kierunkiem jej mości Celiny Kotorowskiej haftowały obrusy, serbety, czepce, koronki do bluzek i sukien. Przytuliła się do mości Kotorowskiej i prosiła: moja mości Kotorowska, opowiedz mi, jak wyglądają czepce, serwety, zapaski, które haftujecie. Jej mość zgodziła się, bo bardzo lubiła, a nawet kochała Melankę. Zaczęła opowiadać, jak najdokładniej, by Melanka mogła wyobrazić sobie piękne kwiaty, gałązki, zmyślne ścieki haftowania, sprytnymi, zwinnymi, pracowitymi rękami. Opowiadając, co róż ukradkiem łzę ocierała, ubolewając nad kalectwem pięknej, młodej dziewczyny. Długo potem Kotorowska zastanawiała się, jak pomóc młodziutkiej kujawiance. Pomyślała, że musi tak wyhaftować serwetkę, by Melanka mogła bez opowiadania wyczuć palcami, jaki to wzór. Wzięła niebieskie płótno i haftowała wypukłym ściegiem. Kwiatki i listki wzoru były tak grube, że palcami można było wyczuć ich kształt. Kotorowska zamykała oczy i dotykała ściegu powstającego pod ręką. Radowało się jej serce, że pomoże Melance. Kiedy serwetka była gotowa, pobiegła po dziewczynę. Rozpromieniona, uradowana, podała jej serwetkę, mówiąc: Melanko, płótno jest błękitne, a haftowałam białymi nićmi. Teraz sama zobacz, jaki to wzór. Mości Kotorowska, powiedziała Melanka, czy wy zapomnieliście, że słońca nie widzę? Kul nie oglądam, nawet waszej twarzy nie widzę. Nikogo dookoła. Nie tylko pamiętam moje ukochanie, ale i bardzo nad tym ubolewam. Weź tę serwetkę, bo dla ciebie ją haftowałam. Kiedy Melanka dotknęła rozłożonej serwetki, zaczęła wodzić po niej ręką i uśmiechać się. Potem dotykała obiema rękami. Rzuciła się na szyję poczciwej, dobrej jej mości. Dziękuję Wam, moja droga, dobre serce masz, że pomyślałaś o mnie. Jaka piękna Twoja serwetka, a tym bardziej piękniejsza, że z serca szczerego dla mnie robiona. Teraz, ile razy zechcę, będę dotykała wypukłych wzorów i bez opowiadania będę widziała, jakie one są, dodała Melanka. Wypukły haft spodobał się nie tylko Melance. Wszyscy się nim zachwycali. Zaczęło się w dworku księcia Kujawsława, a rozeszło się na całe Kujawy. Do dziś kujawski haft ludowy charakteryzuje się wypukłym wzorem na błękitnym tle. A Melankę wielkie szczęście spotkało. Do dworku jej ojca zawędrował stary zielarz, gdzie go przyjęto całym sercem. Gdy zielarz dowiedział się o chorej córce gościnnego gospodarza, przywołał ją kazać. Obejrzał oczy, pomyślał i do lasu poszedł. Ziół odpowiednich nazbierał, na paru ugotował i oczy przemywać polecił. Melanka usłuchała zielarza. Długo na parę przemywała oczy, aż wyzdrowiała. Serwetkę mości Celiny Kotorowskiej przechowywała Melanka na pamiątkę. Na pamiątkę radości, której doznała w czasie choroby. Na pamiątkę dobroci ludzkiej.